Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Małpa i witam was wszystkich w kolejnym odcinku Twierdza Extreme. Jest to misja trzecia, Zatoka Furii. Jak widzicie, jesteśmy sami na Wezyr Nizar Emir. Nasze złoto wynosi 6000, przeciwników 12. Nie obwijamy w bawełnę jak zwykle, zaczynamy grać. Możesz na nas Wiem, liczyć. Że mogę na was liczyć bardzo dobrze. Tu się znowu ludzie rozgłodują. Trzeba zobaczyć. Dobra, mamy trochę drewna tutaj. Nie można tutaj tego zbudować. To mamy, dobra. Pierwsze to będzie fortyfikacje jakieś obronne trzeba zrobić tu. Tutaj kurde myślę, że za daleko. Jeden. Mógłbym dwie wieże wybudować. Nie no dobra, tu już wybuduję. O, przynajmniej mam pewność, że mi jej nie zniszczą tak łatwo. Tutaj jakieś takie barykady. Dobra, no i trzeba tak otoczona. Jej, 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 jestem z siebie happy, bo otoczyłem swoją siedzibę. Domków troszkę. I wybudowałem nie tak, nieładnie było. Potrzeba drewna. Oj, 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 drewna potrzeba. Proszę bardzo, jeszcze chmiel. Na początku młyn wybudujemy. No i już trzeba... No o, w końcu! Właśnie jak coś, to mamy właśnie pierwszy raz koszary. Przeciwnik ma tu jedne koszary. O, tu będzie łatwo zniszczyć tego Nizara, bo widać, że on się nie rozbuduje, bo jest przy samej ścianie. Tu mamy następne koszarki. Tutaj też go łatwo się zniszczy. Następne koszary. No i chyba tylko trzy koszary mamy przeciwników. Oj, oj, oj. No i my mamy jedne, co jest jakimś tam plusem. Tylko jak widzicie, najsilniejszych jednostek to my nie produkujemy w nich. Ale jak to się mówi, lepsze to niż nic. Wyruszamy. O, tu już słyszę, widzę, że obszczeliwujemy przeciwnika. Potrzeba drewna. Oj, 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 drewna potrzeba. Dobra, budujemy. Aj. Zawsze sobie muszę tą mapę przekręcić. Wasza łaskawość? Jesteśmy atakowani. Kto nas atakuje, Sir? Przegrupować się na stanowisko. Oho. A widzicie, tu raczej... A, tak sobie trochę ich unicestwimy. Nie będą bardzo groźni. Tutaj też mają kamieniarzy, tu też kamieniarzy. No, czyli tak patrząc, no to... Nie mają jakichś tam najsilniejszych armii z tych sprodukują. Tempo gry zwiększamy do 50. No i tak, jak się zbierze tych kamieniarzy sporo, to jednak trzeba uważać. Ups. Wasza łaskawość? Kamatarko. Cmetru kochale na swych. Zajmuję stanowisko na machinie obrotniczej. Dobra, dwie te sobie wybudujemy. Ajajaj. Spróbujemy... Myślę, że to powinno zniszczyć ta katapulta. Jeszcze ty... O, asasyni. Ciekawe. O, z tego co wiem, oni będą tworzyć zbrojnych. O tak, zbrojny, więc trzeba kuszników. Kusznicy są najlepsi, bo oni, no, dobrzy są w tym, bo mogą daleko, są daleko, no, daleko strzelają, dalej niż prosarze. Nawet większy damage zadają niż prosarze, więc... Jep, źle wybudowałem.
نحن في خدمتك. أكرشني تزاسين. Bardzo złe, że to jest właśnie te góry są spowolnione i łucznicy nie trafiają. Asasyni pną się na mury, panie. Gdzie? Już zginęli. Widzicie, sporo jest tych łuczniczków, tych kamieniarzy. O, tu są koni, już atakują. Wiadomość od Nazira. No Nazir w ogóle nie będzie mógł się rozbudować, to dla nas lepiej. Czemu Stir? Żywności nie mamy? Kurde no. Dobra. Ej, nie to, nie to, broń Boże. Ach, sporo HP zostało, będzie trzeba jeszcze jeden atak przeprowadzić na tamto. No bo to już... Niszczą i nie mogą zniszczyć. Dobrze, że łuczników też produkujemy, a nie samych pikinierów. O! Wy nie, zostańcie tu. A ich sobie gdzieś tu. Wow. Nie można tutaj tego zbudować. A to skurczybyk. Nie można tutaj tego zbudować. Możesz na nas iść. Widzicie? Kurde, jak mnie zjechali? Dobra, pora wydobywać kamień. Nie masz wystarczającej ilości złota. 1, 2, 3, 4, 5. Zapasy drewna są zbyt szczupłe, sir. No niszczę, Jezus. Mamy kamień. No i po sprawie. Och, bo będziemy się pieprzyć z tym. No i dobra, już mamy zniszczone. Ci niech dojdą, o ile dojdą, chociaż wątpię. Powinni dojść. Już naprawdę mało HP ma. Yeah! Fire! Spaliło się! Dobra, trochę im spuszowaliśmy. Dobra. Jednak stwierdziłem, że nie będziemy używać żadnych bugów gier. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Nie masz wystarczającej ilości złota. I po prostu wybuduję duże ilości jednostek, które potrzebuję. Jak widzicie, następne atak, gdzie te koszarki? Tu są te koszarki. O, tu jeszcze są jedne. O nie, Trebeusz. Myślałem, że Trebeusz dostanie, ale jednak to jest zbyt daleki. Moi wojownicy mnie zawiedli! Zbyt daleko, o. Dwa młyny. Nie można tutaj tego zbudować, młynarze. Potrzeba drewna. Drewna potrzeba. Nie masz wystarczającej ilości złota. Nie masz wystarczającej ilości złota. Nie można tutaj tego zbudować, młynarze. Na początku jest bardzo ważna ta ekonomia, żeby móc się rozwijać. Dobra. Obronę mam dobrą, nie ma się co przejmować. Tych sobie zrobię kilka tysięcy i zaatakuję. No nie wiem, ile ich tam zdąży się zrobić. A to jest mi niepotrzebne. Tak szczerze powiem. Pomyślcie sobie, jakbym zbagował tyle kopalni, to ile by było z tego drewna, kamienia. Dobra, już damy maksymalne tempo, nie ma się co wijać, szkoda czasu na jakimś niższych tempach grać.
wszystko jest potrzebne. Nie masz wystarczającej ilości towarów. No dobra, budujemy. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Co nie można. Ja ci dam, że nie można wybudować. Jesteś trzeci. To jest ode mnie! No nie. Jak widzicie, jego armie nie mają szans w mojej. Starczy z moimi. No i ten został mi ostatni. Czekajcie, jakie. Dobra, robimy konny huczniku. Dobra. Wszyscy tak mówią. To pogrom. Piekarni się więcej przyda oczywiście. Co za katastrofa. To zbyt szczupłe, ser. Jakim ja serem jestem? Kurde. Czy ja jestem podobny do jakiegoś sera? Dobra, już zaraz można tutaj zbombardować. Borbani kredi. Ajajaj. Myślałem, że zniszczę. A tu lipa. Dobra, pora zacząć robić armię jakieś. Potrzeba złota. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. 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 Ile uczników? Żadnego ucznika nie stworzyło. No to w drogę. No to w drogę. Wiadomość od Nazira. Nie ma takiego miejsca, w którym mógłbyś się schować, dokąd mógłbyś uciec. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Jak jest? No, 0-0. Dobra, jednak postanowiłem, że zrobimy sobie browarnię. Dobra. Tak. Myślę, że 3 wystarczą. Ja z tego sobie widzę to far. Asasyni pchną się na mury, panie. Muszę pszenicy dodać. Straciliśmy kontrolę nad bramą, panie. O mój Boże. Prosta sprawa. Możesz na nas iść. Dokąd idziemy? Dowiedz ty. Możesz na nas iść. Zawsze wygląda. Wiadomość od Nazira. Śmierdzący oddech z północy. Nie próbuj uciekać przed swoim przeznaczeniem. Chyba ty uciekasz przed swoim, kolego. Dobra, jedna. Już nie mają połowy armii. Potrzeba złota. Już się robi. Trochę browarków trzeba wybudować. Dobra, myślę, że tyle starczy. Chlebka brakuje, trzeba więcej z tym pszenicą. Potrzeba nam nowych wiadomość o tym. Właśnie, miałem zrobić kuszników, nie zrobiłem. Myślę, że 20 kuszników starczy. I te koszary. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Nie można tutaj tego zbudować. A za mało ludzi mam. Tutaj trochę za dużo tych, z tego co widzę. Ten zgin. Już można. Gdy odetniesz nam rękę, wyrośnie nam następny. Potrzeba złota. Brakuje złota.
Już się robi, panie. Milordzie mój, już się robi. Trzeba nam broni, sir. Znaczy, no tych kuszników to trochę za późno wybudowałem, no ale... To jest... No i tylko tyle mam ich? Co, moja populacja spada? Ja mam żywności, mój Boże. Aj, czkawka mnie złapała, co za nieszczęście. Jednak nie tak. Teraz się buduję przy samym. Tak, 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 tak. Tak. Tak, i tu jeszcze wybuduję później. Dobra, bierzemy naszą armię. Możesz nadać wiadomość od wezyra. Posłuchaj zewu pustyni. Ona śpiewa o twojej klęsce. Szybki marsz. Dopóź. Aliasan. Jak widzicie, no te jednostki nie są zbyt inteligentne. Wiadomość od nazira. Jak wysokie wodne trawy. O! Ja zbieram się pod wiatr. A to niespodzianka. Tak, mam nadzieję, że... Ciekawe, czy zabiją króla oni. Zabili. Ja było ich ponad 500. A tu taka garstka została. Widzicie, jakie te jednostki są słabe? Twoja popularność spada. Nie masz wystarczającej ilości towarów. To tak, jakby się nie atakował. Mogę być zmuszony, by coś z tym zrobić. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Lud czci twoją osobę, panie. Dla korony. Możemy podatki jeszcze podnieść. Oraz w takim razie chyba... Ludzie cię kochają. To żywność damy tak, o. Tylko... Kurde, tej żywności tak mi brakuje cholernie. Nie masz wystarczającej. A, bo mąki nie ma. Młyny się opieprzają. Tak? Nie, no jest mąka. Kurde. Al-Hisanu serię. Potrzeba nam nowych rekrutów. Możesz na nas liczyć. Ależ to spory kawał drogi. Idź, nie gadaj! I tak idziesz na śmierć, bydlaku. No jak widać, armię troszkę oczyściłem. Dwoma atakami trzema atakami. Trzeba nam nowych rekrutów, sir. Już w tym momencie drewna możemy sprzedać trochę. Kamienia sprzedamy. Nie masz wystarczającej ilości cementu. Takie mizerne, jaki was. Robią wam taką zadymę? Powiedz tylko. 200 tylko? Możesz na nas liczyć. Drugi. Ależ to spory kawał drugi. No i tego też się łatwo zniszczy. No chyba, że będzie miał te do podpalenia. Zobaczymy, co teraz zrobi.
Herka Butler żyje. Kieniarzy do ataku. Wiadomość od wezyra. Zostaw ten zamek w spokoju, ty nędzny, zakuty łbie! Alfa Resyla? Co na to? Elka Butler bije. Co to sprawa? Powiedz tylko, co mam zrobić? Możesz nam zniszczyć. Dokąd zawsze gotowy? Dokąd tym razem? Powiedz tylko, co mamy zrobić? Może znaleźć zawsze gotowy? Dokąd tym razem? Co to jest? Dobra, następny pokonany. Cholera. Mama mówiła, żebym bardziej uważał na siebie. No co? Krajcie. No przynajmniej się pogodził ze śmiercią. To co, nie ma żadnych armii? 59 armii ma. Co mamy robić? Prosta sprawa. Ale armia, zniszczymy was! No, spichlerz jak widzicie już wyrabia, kasy mam nadmiar. Nie masz wystarczającej ilości. Jesteśmy słabi. Będziemy silni. Nie będziecie silni. Łajajajajajajaj. Sorry. Ale fail. Dobra, no nic. Możecie zobaczyć, co mam na pulpicie. To pogrom. Jest, wygraliśmy. Win! To był mój trzeci odcinek mojej serii. Zagrajmy w twierdzę Xtreme. Jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie jakiś po sobie komentarz. A ja się z wami żegnam, no i czekajcie na następne odcinki, które zapewne pojawią się już niebawem. Na razie, trzymajcie się.